Frankowicz, który wygrywa, się zachowuje? Jak reaguje? W pierwszej kolejności nie dowierza, bo faktycznie panuje taki mit na rynku, że z bankiem nie da się wygrać. Natomiast tych dowodów społecznych jest coraz więcej, więc Frankowicz w pierwszej kolejności nie dowierza. W drugiej kolejności skupia się na tych roszczeniach, które były zgłaszane i jakie sąd mu zasądził. Więc gdy jeszcze spłacał kredyt we franku szwajcarskim i sąd zasądza mu franki, to oczywiście biorąc kalkulator do ręki i przeliczając to na polskie złote, odejmując to, co musi oddać względem banku, czyli mam na myśli udzielony kapitał, no to nie dowierza, że po prostu takie środki mu zostają. Natomiast później jest oczywiście radość, spokój, już zdjęcie tego, powiedziałbym, nawisu stresowego związanego ze spłatą tego kredytu. No i mają miejsce polecenia do najbliższej rodziny, do znajomych, którym też pozbycie się tego problemu frankowego należy na sercu. Mhm. Jeśli chodzi o mnie, jeśli mogę, wszyscy mamy swoje spostrzeżenia, jeśli chodzi o kontakt z tymi osobami, które wygrały. Natomiast mnie osobiście najczęściej rzuca się w oczy taka jedna teza, którą te osoby mają, to nawet taki zarzut w stosunku do siebie, dlaczego tak późno rozpoczęliśmy, czyli jakby mając tą całą wiedzę, tyle informacji na temat tego, że frankowicze mogą wygrać, to jednak te osoby w jakimś tam sensie ten proces decyzyjny u nich trwał, więc to, co sobie mają do zarzucenia, to, że tak długo zwlekały z tym, żeby podjąć te kroki prawne, no bo dzisiaj już jakby większych jeszcze możliwości, żeby wygrać, nie będzie. Ja muszę powiedzieć, że w ramach obsługi naszych klientów takiej powygranej, każdego z naszych klientów odwiedzamy, aby w ramach firmy pogratulować tej dobrej decyzji podjętej rok, półtora, czasem dwa lata temu i dzisiejszej wygranej. Mi osobiście udało się odwiedzić ponad 50 rodzin frankowych, którzy rzeczywiście już wygrali z bankiem. Część z nich otrzymała już swoje środki, rozliczyła się i można powiedzieć, mają ten temat z głowy. To przede wszystkim taka ogromna radość. Pamiętam, jak jednej pani wręczam kwiaty z gratulacjami, a ona mówi, to państwu się należą te kwiaty, bo myśmy nie wierzyli, a dzięki wam pozbyliśmy się tego kredytu. I co, zabrał pan z powrotem? Nie, no dałem, nie? Wiadomo, ale to są bardzo, bardzo miłe akcenty, bardzo takie ciepłe wspomnienia od tych klientów, którzy rzeczywiście też, często ich pytam, co spowodowało, że państwo zaczęliście działać i oni czuli dyskryminowani, czuli się po prostu gorzej w tej sytuacji z bankiem, bo nie na to się umówili, bo oni biorąc kredyt w roku 2006, 7, 8, trzeba pamiętać, to były inne czasy. Dzisiaj, gdybyśmy brali kredyt, to każdy pewnie wziąłby telefon, wpisał jakąś porównywarkę. Wtedy nawet internet nie był tak dostępny. Ci klienci udali się do banku, do instytucji zaufania publicznego, poszukiwali kredytu. Tam doradca zaproponował jakiś kredyt zwykle tylko i wyłącznie we franku szwajcarskim, no bo taki jest najbardziej opłacalny, taki jest dla pana najlepszy. Klient się zdecydował, a kłopoty zaczęły się nieco później i rzeczywiście te kłopoty, no udaje nam się zdjąć frankowiczom z ich ramion i czujemy ogromną satysfakcję my, że możemy pomóc, a ci klienci też widać ogromną satysfakcję, zadowolenie, że udało się wygrać.